Czy Bronisław Komorowski to dobry wybór na prezydenta? No mi się wydaje, jeżeli z tych dwóch, z drugiej tury, no to najlepszy jest, jeżeli można powiedzieć, czyli lepszy od Kaczyńskiego, prawda, moim zdaniem. A gdyby było cała dziesiątka jeszcze raz do wyboru, to kto byłby najlepszy? Może tego z SLD zaraz nazwisko, ten Napieralski. Napieralskiego bym wybrał. Niestety nie najlepiej z tego względu, że Platforma Obywatelska posiada teraz zbyt dużą wagę skupioną w jednym ośrodku decyzyjnym. Czyli lepiej by było, żeby był jednak Kaczyński, tak? Tak, z tego względu. Założeniem demokracji jest jednak też to, że opozycja bierze udział we władzy tutaj, natomiast może jedynie co najwyżej protestować w Sejmie. No moim zdaniem on się nadaje na prezydenta, jest tak uczciwy. Pomoże wiele ludziom. A Kaczyński nie był uczciwy? Znaczy, wie pan, ja uważam, że ten będzie dobrym prezydentem. No, jednak dobrze, że został prezydentem, bo trochę po panach Kaczyńskich, to mamy przecież trochę doświadczenie z poprzedniego, niech mu tam ziemia będzie lekka, ale mamy te doświadczenie, że jednak taką politykę prowadził kolizyjną. Raczej skłócał więcej ludzi, więcej partii ze sobą, a tak samo i sąsiadów za granicą. Według mnie nie. A dlaczego? Jest na zbyt niejasno określone poglądy, jest taki rozmyty. Rozmyty, tak? Czyli niesamodzielny, widać, że nie ma swojego zdania konkretnie. A z tej całej dziesiątki kandydatów, która była przed pierwszą turą, który był najlepszy pana zdaniem? Z dziesiątki to dwóch. Kaczyński i Korwin.